O małżeństwie napisano mnóstwo książek. Wśród kilku takich, które warto przeczytać, są pamiętniki Adama i Ewy Marka Twena. Pozwólcie, że zacytuję krótki fragment, w którym Ewa zastanawia się nad tym, dlaczego właśnie kocha Adama. Gdy zadaję sobie pytanie, dlaczego go kocham, okazuje się, że nie wiem. I tak naprawdę nie bardzo chcę wiedzieć. Przypuszczam więc, że tego rodzaju miłość nie jest wytworem rozumowania i statystyki. Kocham niektóre ptaki za ich śpiew, lecz Adama kocham nie ze względu na jego śpiewanie. Nie dlatego. Im więcej śpiewa, tym trudniej jest mi się do tego przyzwyczaić, mówi Ewa. Nie ma innego powodu, tego rodzaju miłość nie jest wytworem rozumowania i statystyki. I myślę, że Mark Twain trafił w sedno. A tym właśnie polega miłość. Kocham go dlatego, że jest mój i że jest mężczyzną. Kocham ją dlatego, że jest moja i że jest kobietą. Ja, Marek. Ja, Marek. Biorę ciebie, Adriano, za żonę. Biorę ciebie, Adriano, za żonę. Ja, Adriana. Ja, Adriano. Biorę ciebie, Marku, za męża. Biorę ciebie, Marku, za męża. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że nie opuszczę cię aż do śmierci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławiam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Już jesteś mądry. Zostaw sobie na wieczór. Well, even if I met you in another life, still feel like I would end up with you. You've got this kind of energy that makes me smile. I just wanna settle down with you, my man. We're going.